Witajcie moi drodzy. Dzisiejsza wycieczka to kontynuacja podróży po rzece. Nanwi zabiera nas do swojego gospodarstwa. Po drodze sprawdzimy pułapki zastawiane przez niego na zwierza i będziemy poczęstowani przysmakami tajskiej kuchni. Zapraszam. Zostawiamy naszą łódkę przy brzegu i idziemy w teren. Zobaczymy to pole. I znowu kukurydza, tym razem młoda. No, no, open, open. O, tu jest. Tu jest pułapka na zwierzę. Zapytam się, jakie to jest zwierzę. Kabdak tun. To tun. O, to jest jakieś zwierzę podobne do bobra. Ciekawe, czy złapią kiedyś takiego tajskiego bobra. Jest zwierzę złapane. O, już się tam mrówki do niego dobrały. Wielkie żarcie się zapowiada. Złapany na kukurydzę. Okej. 50 bat. Można sobie kupić zwierzaka i usmażyć. Olbrzymie banany tutaj po drodze. O, to jest odmiana, którą się gotuje. Nie je się surowej. To jest ban lek lek, czyli mała chatka Nanwiego przy jego polu. To jest trochę kukurydzy, kilka kolb suszą się. Tu jest jego maszyna do ciężkiej orki. Nanwi musi zebrać wiele tych worków kukurydzy, żeby to było opłacalne wysłać tu ciężarówkę. Za taką wielką sześciokołową ciężarówkę kukurydzy może otrzymać między 2 a 3 tysiące złotych. Nanwi ma tutaj 30 raj ziemi, to jest gdzieś około 5 hektarów. To jest wielkim obszarnikiem ziemskim na te warunki miejscowe. O, tu jest drzewo kauczukowe. Kilka drzewek.
Chłop sobie zasadził parę tutaj kauczuków. Widziałem jego pole blisko wioski. Tutaj ma też kilka. Teraz żywica będzie spływać po nacięciu do takich miseczek. To drzewo ma 5 lat. O, ma już 5 metrów. Nanwi miał tutaj więcej drzew kauczukowych, ale poszedł w kukurydzę, a tutaj zostało tylko kilka. Ma jeszcze jedno pole z samymi drzewami kauczukowymi. To jest kauczuk kapie. To takie miski, tu zasycha i takie pełne miski gąbczastej żywicy z drzewa kauczukowego zbiera się i wysyła do fabryki. Nanwi rozpalił ognisko, chce nas poczęstować tym gryzoniem. Jeszcze nie wiadomo, co nam tu przygotował za niespodzianki. Trzeba się rozejrzeć po jego polu. To jest wszystko jego pole, tutaj blisko rzeki. Zapytam się później, ile on wyciąga rocznie z tej kukurydzy. Trzeba zejść jakoś z tego spichlerza. Idę zobaczyć do kuchni, za chatę. Słynna tajska kuchnia w wersji wiejskiej. Nie widzę tu żadnych przypraw i chili. O, Nanwi będzie zdejmował skórę z gryzonia. Nanwi mówi, że to jest bardzo apetyczne mięso. Już się zaczyna ślinić. Pokazuje się, wycieka olej z pieczystego. To było tylko przygotowanie wstępne. Teraz Nanwi zabierze to do wioski, to mięsiwo, i jego żona przygotuje jakąś pyszną zupkę z tego. Będziemy poczęstowani, zobaczymy, jaki będzie smak. Wystawimy recenzję. Przypominam, to jest tajska kuchnia, wariant wiejski.
Tu mamy wodę na kawkę. Zanim wrócimy z powrotem do wioski, wypijemy sobie kawkę. Może zjemy coś. No nie to pieczyste, ale jakieś jajko na twardo z kleistym ryżem. Posilimy się przed dalszą podróżą. Nie chawane. I tyle. Krap. Ten owoc jest bardzo smaczny. Mówią tu na niego nojna. Nie pamiętam teraz angielskiej nazwy. Wygoogluję i zobaczę, jak to się nazywa po ludzku. W każdym razie jest bardzo pyszny. Ten biały miąższ, wszystko jest super jadalne, słodkie. O, widzę, że tu jest kawka dla mnie. Kawką krab. Kawka w warunkach mega wiejskich, na zadupiu totalnym, smakuje najlepiej. Aromak. A to są małe przekąski. To jest ryżyk ugotowany z takim zielskiem ledwo widocznym i z mleczkiem kokosowym. Bardzo dobre. Nanwi opowiada ciekawą rzecz, że oprócz gryzoni łapie też węże. Niektóre węże są tu przysmakami. I tutaj między właśnie na takim zboczu, między drzewami, wystarczy zawiesić siatkę na ryby i czekać, aż jakiś smaczny wąż się zaplącze w pułapce. O, takie sieci, które widzieliście w rzece, mogą służyć perfekcyjnie na złapanie węża. W prowincji Nan można wędrować kilometrami i spotykać jedną, dwie lub wcale osób w ciągu dnia. Jest tu przestrzeń życiowa. Bardzo sympatyczne miejsce. Coraz bardziej mi się podoba z każdym tygodniem, miesiącem pobytu tutaj. Jest już południe, słońce jest wysoko, ponad 30 stopni w cieniu, na łódce będzie dużo, dużo więcej, no ale włączymy silnik, szybko popłyniemy do bazy. Odbijamy od brzegu. Wróciliśmy 20 minut po 12. Czas na siestę.
kawalkada miejscowych kowbojów z towarem na pakach. Pojechali do głównej drogi. Wspinamy się za nimi. Żona Landiego przyniosła nam zupę obiecaną, ugotowaną z gryzonia. Zapach jest super. Zobaczymy, jak będzie smakować. Nie try, pisco. Why this ball is half kilometer from you? It's okay? Yeah, it's okay, but it tastes nothing much. Put some what? Fish sauce. Okay, put it. The meat is okay.